Elita towarowa powoli sunęła do hotelu Jacka Lupino. Marznącego deszczu i śniegu na obszarze trzech stanów obowiązuje stan alarmowy. Wiele dróg zostało zamkniętych. Władze zalecają mieszkańcom, aby pozostali w domach. Śnieżyca trwa już 3 dni i nic nie zapowiada jej rychłego końca. Śnieg sypał nam w oczy od samego początku sprawy Walkirii. A według prognozy pogody miało być jeszcze gorzej. Ale Śnieżyca miała też dobre strony. Zmniejszała szanse na to, że wpakuje mi się pod lufę jakiś niewinny przechodzień. Dowód rzeczowy numer 1, gazeta. Na podłodze kotłowni leżał przywiązany do krzesła nieboszczyk. Kapitan Pałkarz nie przegrał jeszcze żadnej bohaterskiej walki. Ale sześciopak korzennego piwa zawsze mnie załatwia. Narzędziem zbrodni był kij bejsbolowy, który porzucono w kałuży krwi. Obok leżała gazeta otwarta na stronie z komiksem Kapitan Pałkarz. Weź choćby filmy o wampirach. Czemu ich akcja jest zawsze umieszczona w Los Angeles? Z bronią. Wierzcie mi, lepiej, żeby Muerte się nie wkurzył. Panowie, przejdźmy do interesu. Zielone za zielone. Łzy zielono okich aniołów? Amen. Bardzo dawno temu aresztowałbym ich za handel narkotykami. Przezroczyste pojemniki zawierały zieloną ciecz, Walkiria. To była brudna forsa. Na stole leżał klucz. Dwaj wściekli zabójcy, gotowi poderżnąć sobie nawzajem gardła, wchodzą do pokoju obok. Wygląda na to, że zaraz się powykańczają. Jednak nie, siadają przed telewizorem i rozwiązują sprawę za pomocą komputerowej gry Kung Fu. Mówię ci, Candy, byłem tym tak zdołowany,
że udusiłem ich kablem konsoli do gier. O, Rico, jesteś niegrzeczny. Oj, jestem, prawda? Rico Muerte, słynny Alfons. A tyś kto do diabła? To glina! Muerte sięgnął po broń. Antyczna centralka telefoniczna była wciąż sprawna. Z tyłu recepcji znajdowała się stara centralka telefoniczna. Nawet dziecko umiałoby założyć na niej podsłuch. Łatwo sobie wyobrazić tłustego Alfonsa, jak ze słuchawkami na uszach przeżywa udawane orgazmy i przekleństwa dziwek z hotelu. Oto krwiobieg Nowego Jorku. Teraz jednak słychać tam było zupełnie inny rodzaj jęków. Szefie Gogniki, to Max Payne przyszedł, rzucił się na nas. Zabił, och! Chyba sobie jaja robisz. Przecież to tylko jeden glina. Oby to był żart. Rozwalcie go. Co za problem? Halo? Halo? Wieść, niczym śmiercionośny wirus, rozeszła się po zepsutym układzie krążenia miasta. Oto nadchodzi bestia. Nazywa się Max Payne. Hey.